mówiąc szczerze, nie wiem, co powiedzieć. No każdy musi we własnym sumieniu to jakoś sobie przetłumaczyć, no bo fakt, że jest strach, fakt, że jest pandemia, teraz jest cała Polska w czerwonej strefie. Wiemy, czym, że się narażamy, bo tylko do 5 osób już się wolno zgromadzić, a nas tam było dużo osób, więc na pewno pójdą skargi do sanepidu czy do sądu. No ale ja muszę tam być, ja muszę, bo ja to czuję, że mimo narażenia się na ponowne zakażenie, mimo że mogę mieć wniosek do sądu o karanie czy do sanepidu, ja idę. Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Dzień dobry i dobry wieczór. Mamy dzisiaj 23 października 2020 roku i jest piątek, choć obawiam się bardzo, że tym razem nie jest to piątek, piąteczek, piątunia, ponieważ w Warszawie jesteśmy umówieni na 19 na dziś na Żoliborzu pod domem Jarosława Kaczyńskiego, a w innych miastach w Polsce jesteśmy w innych terminach, umówieni w kilku innych miejscach, więc wygląda na to, że ten piąteczek spędzimy niestety dosyć pracowicie. Mamy dzisiaj 13 632 nowe przypadki zakażeń stwierdzonych w ciągu ostatniej doby. No i przy tej okazji, cóż, należy stwierdzić, że w tych danych nie widać efektu wczorajszej terapii gazem, którą mieszkankom Warszawy zafundowała polska państwowa policja. No ale może na te efekty przyjdzie nam poczekać. No i oczywiście głównym i w zasadzie jedynym tematem naszych dzisiejszych komentarzy, no, będzie właśnie to, co się w Warszawie wydarzyło wczoraj. Mam na myśli decyzję pani magister Przyłębskiej dotyczącą aborcji, to, co ona może oznaczać, no i jej bezpośrednie następstwa. Mam na myśli te protesty, które wybuchły wczoraj i zdaje się, że mają się rozwijać w dniu dzisiejszym. To będziemy komentować, ale zanim to zrobimy, chciałbym Państwa poprosić o wysłuchanie paru słów Leocadii Jung. Ci z Państwa, którzy obserwują obywatelskie protesty w ostatnich latach, z całą pewnością znają tę twarz, co najmniej ze zdjęć i nagrań. Jest zresztą charakterystyczna. Lodzia to, no, nie najmłodsza, już drobna osoba o niezwykle charakterystycznym wyglądzie i jeszcze co więcej, zawsze widać ją, no właściwie na każdym takim proteście, stojącą gdzieś w pierwszym szeregu, ale skromnie. O wiele rzadziej możemy Lodzie usłyszeć. Tym serdecznie więc zapraszam. Ja mam lat 65. Jestem w grupie ryzyka. Niecałe 3 tygodnie temu wyszłam ze szpitala zakaźnego na Wolskiej, ponieważ miałam COVID. No ja miałam rozdarte serce, ponieważ wiedziałam, że jeszcze powinnam trochę siedzieć w domu po szpitalu, mimo że już minęło prawie 3 tygodnie, ale nie mogłam znieść tego, że mam siedzieć w domu, a los mojej córki i mojej wnuczki się już przeważył w tym pseudo-trybunale konstytucyjnym. No i czułam potrzebę, że jednak muszę pójść pod ten trybunał i zaprotestować, bo leży mi na dobro kobiety, mojej wnuczki, mojej córki, które jeszcze mogą urodzić. No a teraz już są pozbawione wszelkich praw i mimo wszystko, mimo że mogę się narazić na zakażenie, ale trudno, musiałam iść, więc poszłam na ten protest. I dzisiaj idę również. No jest ryzyko, no na pewno jest ryzyko, mimo maseczek, ale no co zrobić, jak siła wyższa, trzeba pójść. No ja uważałam, że jednak zaryzykuję i pójdę. W obecnych rządach na pewno nie odwrócimy tej sytuacji. Jest jeszcze nadzieja, że można ten wyrok Trybunału zaskarżyć, ponieważ ten Trybunał jest nielegalny, nielegalnie wybrani sędziowie. No ale jeszcze jest też opcja taka, że
podajemy numery telefonów, gdzie można bezpiecznie przeprowadzić aborcję. Paru lekarek, lekarzy, ginekologów jest za, więc mam nadzieję, że się sprzeciwią i jak będzie płód zagrożony, to myślę, że usuną tą ciążę. No, mam nadzieję, że się odważą. To na razie tyle można zrobić. No, jeżeli się zmieni rząd, no to podejrzewam, że jest możliwość odwrócenia tego, czyli do Sejmu wpłynie ustawa, którą się przegłosuje, bo podejrzewam, że PiS już długo nie porządzi, oby. I wszystko można odwrócić, no ale na pewno nie jeszcze teraz. Jeszcze nie ten czas, żeby odwrócić. Ale my będziemy działać, będziemy dalej protestować mimo pandemii. Każdy bierze ryzyko na siebie, nikt nikogo nie namawia, no bo wiadomo, ile zakażenia, ile jest zgonów, więc nie można kogoś namawiać, że ma przyjść. Ale jak ktoś czuje, że chce przyjść i może, to zapraszamy. Ja osobiście się tego spodziewałam, że Przyłębska zatwierdzi ten wyrok, bo ponieważ tu nie chodzi o dobro kobiet, tylko chodzi o wojnę między Kaczyńskim a Ziobro. Kaczyński musi być bardziej radykalny, ponieważ Ziobro wychyla się, jest bardziej radykalny, ponieważ chyba podejrzewam, że chce przyciągnąć bardzo skrajnych prawicowców. Konfederacja również siedzi na plecach Kaczyńskiego, on już czuje oddech Konfederacji. Ziobro też im przeszkadza, więc postanowił być jeszcze bardziej radykalniejszy, żeby ten swój, ten elektorat taki bardziej skrajnie prawicowy zatrzymać u siebie. No i tak, pandemia, koronawirus, ryzyko. Ja bym się chciał przyłączyć do tego Lodzi apelu. I oczywiście wypada powiedzieć to, co mówiła Lodzia. Znaczy każdy z nas musi to rozważyć we własnym sumieniu i postępować przede wszystkim odpowiedzialnie. Ale też no, znajmy miarę. Do protestujących w dobie pandemii, też bardzo zaawansowanej w Białorusi, Białorusinów, nikt nie ma pretensji o brak rozsądku. No, sytuacja wyższej konieczności jest sytuacją wyższej konieczności. Trudno sobie wyobrazić ważniejszy powód do społecznych protestów niż właśnie to, że pod osłoną pandemicznego zagrożenia ta władza sięga po nasze prawa w tak paskudny i w tak bardzo radykalny sposób. Ten protest nastąpić niewątpliwie musi. No i niestety konieczny jest tutaj jeszcze jeden komentarz. Wygłaszam go bez złośliwości, a mam na myśli tę frazeologię, do której no, przyzwyczajano nas intensywnie przez ostatnie lata, a zwłaszcza przez ostatnie dwa lata tego maratonu wyborczego, który no, niestety znanym nam wszystkim rezultatem mamy już za sobą. Mianowicie mówię o tych tak zwanych tematach zastępczych. Aborcja jest właśnie jednym z nich. Ja to już parę razy mówiłem i powtórzę to dzisiaj. Jeśli ktoś, na przykład Rafał Trzaskowski, albo Grzegorz Schetyna, albo Borys Budka, albo pan prezydent Żuk, ubiegający się o reelekcję w wyborach samorządowych w Lublinie, uważa tego typu sprawy zwane światopoglądowymi, co jest dosyć oburzającym określeniem, za temat zastępczy, to z etycznego punktu widzenia on się niczym nie różni od tych wszystkich, którzy powtarzają na przykład o ideologii LGBT, mówiąc o żywych, realnych ludziach i o ich jak najprawdziwszym, choć trudnym do wyobrażenia, cierpieniu. Temat zastępczy to tak samo dehumanizujące określenie, ale etyczna strona to jedno, a praktyczna dla polityków z całą pewnością ważniejsza, to druga sprawa. Jeśli ktoś liczy, że tego rodzaju taktycznym kluczeniem jest w stanie rzeczywiście uniknąć tych tematów w zrozumiały sposób politycznie niebezpiecznych, to świadczy to raczej o jego politycznej głupocie niż o politycznym sprycie, ponieważ no, pierwszy rzut oka na sprawę
pozwala dostrzec, jak łatwo wywołać ogromne społeczne wzburzenie tego typu ruchami, jak ten, który właśnie nastąpił wczoraj. Więc nadzieja na to, że tych tematów uda się uniknąć na przykład w kampanii wyborczej, jest, przepraszam bardzo, nadzieją frajera. No właśnie z tego powodu mamy 200% gwarancji, że te tematy wybuchną i albo podrzuci je złośliwy Kaczyński, albo podrzuci je niedorozwinięta Kaja Godek, albo zrobią to trolle, agenci Putina całkiem po prostu. To wszystko są zapalne tematy, które, no, powinniśmy to wiedzieć już w Polsce od dawna. Trzeba jeden po drugim sukcesywnie rozbroić. Nieważne, jak wielki wysiłek jest do tego potrzebny, ponieważ inaczej rozsadzą nam państwo przy pierwszej możliwej okazji. Obawiam się bardzo, że no, wstrząs, który tym razem odczujemy, będzie tym razem być może groźniejszy niż wszystkie poprzednie, które z tej samej okazji odczuwaliśmy. Ale przede wszystkim komentarz na temat tego, co się stało wczoraj i co będzie się działo dzisiaj i pewnie jeszcze w najbliższej przyszłości, wypadałoby zacząć od jakiejś próby zrozumienia tego, co się właściwie wczoraj w Polsce stało i przede wszystkim dlaczego się stało. No, obawiam się bardzo, że w tej kwestii jesteśmy dosyć mocno bezradni, ponieważ tutaj trzeba być może psychiatrycznych kompetencji, a nie żadnych innych. No, niektórzy komentują to na przykład w ten sposób, że zakładają, jak zwykle, zresztą to jest dosyć charakterystyczne w polskim myśleniu o polityce, jakiś przemyślny plan, jakąś taką cyniczną grę, którą gdzieś w umyśle ma wybitny rzekomo strateg Jarosław Kaczyński. No i na przykład może chodzić o to, by tym oczywistym manewrem sprowokować, no, łatwy do przewidzenia gniew społeczny, zamieszki, które z kolei uzasadnią, pretekstowo uzasadnią sięgnięcie po dyktatorską władzę w drodze, no, któregoś ze stanów nadzwyczajnych, które władza PiS mogłaby wprowadzić. Polityczne funkcje stanu nadzwyczajnego już są w Polsce żadne, skoro wybory niestety się odbyły. Natomiast po władzę dyktatorską sięgnąć można zawsze. I istotnie Kaczyński pewnie zawsze marzył o tym, żeby być takim marszałkiem Piłsudskim, który dokonuje zamachu majowego i mimo, że dławi demokrację, dławiąc również konstytucyjnie wybrane legalne władze, no to jest zachowywany jako narodowy bohater we wdzięcznej pamięci Polaków. Ja obawiam się jednak, że te oceny zdolności strategicznych Kaczyńskiego są mocno przesadzone, że mamy do czynienia w istocie nie z chłodno kalkulującym politycznym strategiem, a po prostu z idiotą, którym powodują emocje takiego, no, bardzo niskiego rodzaju. To jest mianowicie taka prymitywna bardzo chęć złośliwego odwetu, taki, który daje okazję do tego charakterystycznego, wielokrotnie przez nas oglądanego rechotu w wydaniu Jarosława. Wydaje mi się, że tutaj żadnego planu nie ma, że jest tylko taka czysta złośliwość, plus być może taka dosyć oczywista refleksja, że no cóż złego może się w efekcie stać. Zrobiła to Przyłębska w czymś, co się nazywa Trybunałem Konstytucyjnym i choćby była to tylko wydmuszka czegoś, co Trybunałem Konstytucyjnym było dawniej, no to gdyby ta decyzja Przyłębskiej miała upaść i nie stać się nigdy obowiązującym w Polsce prawem, to tylko kompromituje do reszty samą ideę istnienia niezależnego od władz politycznych Trybunału Konstytucyjnego. Co to Kaczyńskiemu szkodzi? Nic. Gdyby jednak miało się okazać, że pod osłoną, no, pandemicznego zagrożenia jednak zakaz aborcji przechodzi, też w zasadzie dobrze. I jedno i drugie zbliża go do tego ideału, o którym pisał Carl Schmitt, że mianowicie suwerenem jest w państwie ten, kto właściwie może zrobić cokolwiek, co mu do głowy przyjdzie. To właśnie Kaczyński realizuje i myślę sobie, że nie ma w tym żadnej specjalnej premedytacji, choć możliwe oczywiście są też te wyjaśnienia, które od ludzi usłyszeliśmy, że mianowicie to, co obserwowaliśmy wczoraj, jest po prostu efektem tej rywalizacji między Kaczyńskim, a na przykład Ziobro. No, wchodzi w grę Konfederacja również, a również Macierewicz. No, rywalizacji o rząd dusz nad polską skrajną prawicą. I o tę troskę Kaczyńskiego, którą też było widać przez cały czas, żeby nikt go nie był w stanie zajść od prawej strony. Tylko jedno mi nie gra w tej całej kalkulacji i to jest problem, który proponowałbym rozważyć bardzo serio. Mianowicie, no, to akurat Kaczyński musi wiedzieć, niezależnie od tego, jak bardzo jest nierozgarnięty,
Za zakazem aborcji w Polsce opowiada się nie więcej niż 5% Polaków. Myślę sobie, że wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości te proporcje owszem mogą wyglądać inaczej, ale nie skrajnie inaczej. To jest bardzo radykalna mniejszość. I teraz bardzo w związku z tym poważna większość polskich obywateli, w tym, jak sądzę, większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości właśnie dostała na tacy dowód tego, jak bardzo niereprezentatywna jest ta władza, którą reprezentuje, uwaga, parlamentarna większość PiS, prezydent Andrzej Duda oraz, no niestety, większość składu czegoś, co nosi niezbyt słusznie nazwę Trybunału Konstytucyjnego. No, jeśli z tej perspektywy zastanowić się, co powinno być w związku z tym celem tego naszego protestu, czy chodzić powinno o zatrzymanie tego okrutnego prawa, które nam w tej chwili bardzo poważnie grozi, no to raczej okazuje się, że celem naszym powinna być raczej jednak zmiana władzy. Bo owszem, możliwe i całkiem prawdopodobne będą rozmaite akcje obywatelskiego nieposłuszeństwa ze strony na przykład lekarzy, którzy jednak w tych wszystkich przypadkach zdelegalizowanych ostatnio będą dokonywać aborcji świadomie, narażając się na wszystkie możliwe karne konsekwencje z tym związane. Będzie możliwe oczywiście skarżenie decyzji pani magister Przyłębskiej w międzynarodowych trybunałach, choć trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te skargi wtedy bywają rozpatrywane, kiedy stoi za nimi konkretna sprawa bardzo konkretnego obywatela, którego prawa obywatelskie i ludzkie zostały w ten sposób naruszone, więc niestety bez krwawych przypadków te procedury się nie obejdą. Natomiast mamy w tej sytuacji i powód, i jakby okazję do tego, żeby po prostu żądać zmiany władzy, ponieważ mamy do czynienia z władzą, która przynajmniej w tej sprawie, a nie jest to nieważna sprawa, reprezentuje nie więcej niż 5% polskich obywateli, a nie żadną większość. No i jeśli mielibyśmy poważnie stawiać jakieś bardzo poważnie określone problemy z tym związane, to oczywiście przede wszystkim powstaje pytanie, jak to zrobić. I myślę sobie, że po drodze do odpowiedzi jest krótki przegląd sytuacji w polskim na przykład parlamencie i w polskich siłach politycznych. Ja szczerze mówiąc już od dłuższego czasu, ale zwłaszcza w perspektywie tego, co się dzisiaj dzieje w związku z pandemią, nie mogę pojąć, jaką dokładnie rolę dla siebie samych widzą politycy partyjnej, parlamentarnej opozycji. Ja nie mogę zrozumieć, jakim sposobem można w tej sytuacji w Polsce, kiedy państwa już nie ma, zostało kompletnie podeptane, rządzi samowola oszalałego starca z Żoliborza, a nie żaden parlamentaryzm, ani nie żadne instytucje państwa. Jakim cudem w tej sytuacji można siedzieć w Sejmie i udawać poważny stosunek do odbywających się tam głosowań? Tego nie mogę zrozumieć. I nie mogę zrozumieć też po co. Szczerze mówiąc, moja własna wrażliwość powoduje, że gdybym sam został wybrany, a aspirowałem, przypomnę, do funkcji senatora Rzeczypospolitej, to nie wszedłbym do budynku parlamentu i nie składałbym ślubowania, wiedząc, że wkoło tego Sejmu stoją barierki, które służą wyegzekwowaniu zakazu sejmowego. Wszystko jedno, że on dotyczy garstki, 100 osób, prawdopodobnie dzisiaj nie więcej, ale jest to skrajne pogwałcenie konstytucyjnych praw obywateli. Jak można ślubować na wierność konstytucji, wiedząc, że ta konstytucja jest łamana w każdej sekundzie istnienia tego parlamentu? Tego nie rozumiem. Ale oczywiście mamy za sobą gorsze przewiny ze strony parlamentarzystów. Przypomnę głosowania w sprawie tarcz antykryzysowych. Każdy z nich łamało konstytucję. Przypomnę te zawstydzające negocjacje dotyczące terminu i warunków przeprowadzania czegoś, co się nazywało wyborami prezydenckimi w Polsce. To przeszliśmy, to akceptowaliśmy. Cele dla mnie były kompletnie niezrozumiałe przez cały czas, ale powiedzmy, że przez niektórych podzielane. Ale kiedy doszło do podwyżek, na miłość boską, to te ustawy głosowano w tym samym niekonstytucyjnym trybie. Z pobudek niepodzielanych już w Polsce przez nikogo, a raczej przez ogromną większość ocenianych jako pobudki całkiem po prostu niskie. Jak można uczestniczyć w tym całym cyrku, wiedząc, że równocześnie magister Przyłębska usiłuje unieważnić prawa kobiet w Polsce, a pani Manowska w Sądzie Najwyższym rozrabia w podobnie skandaliczny sposób w sprawie sędziów.
Pan Czarnek w Ministerstwie Edukacji Narodowej cofa nasze dzieci w czasy sprzed oświecenia, indoktrynując je po narodowo-katolicku. Czeka nas zamach na media. No i to wszystko dzieje się w państwie, które jest kompletnie zrujnowane. No, parlament polski nie istnieje, nie ma żadnej legitymacji. Po pierwsze dlatego, że tyle razy już połamał polskie prawo najwyższe, że trudno go uznać za legalną władzę, ale po drugie dlatego, że dziś najwyraźniej centrum polityczne, polskie centrum polityczne reprezentuje naprawdę nie więcej niż tylko 5%, skrajne 5% polskiego społeczeństwa. Wydaje mi się, że no warunkiem prowadzenia jakiejkolwiek polityki, realnej polityki, w tych warunkach w Polsce jest przestać się łudzić tym, że w parlamencie odbywa się jakakolwiek polityczna gra. W parlamencie odbywa się wyłącznie, przepraszam Państwa za wyrażenie, ale polityczne i etyczne dupodaństwo ze strony naszych parlamentarzystów. Co w tej sytuacji można zrobić? No i to jest niestety poważne i piekielnie trudne pytanie, no bo jakby na to nie patrzeć, odpowiedź musi zawierać stwierdzenie, że radzić musimy sobie sami. Czy jest na co liczyć, jeśli mowa o siłach politycznych, czy strukturach państwa, albo strukturach władzy, którymi możemy jeszcze dysponować? No być może samorządy. Być może wśród samorządów są takie, na które liczyć się da. Myślę sobie, to jest mój osobisty pogląd, ale też w dużej mierze fragment programu Obywateli RP. Myślę sobie, że to, co realnie można by było w tej sytuacji spróbować zrobić, no to właśnie pokazać całemu światu, sobie samym i reszcie społeczeństwa, w tym również wyborcom PiS, że ta władza nikogo w Polsce nie reprezentuje. Jak to zrobić? No referendum w sprawie aborcji. Tę sprawę trzeba w końcu rozwiązać. Referendum jest możliwe, ja bym się szczerze mówiąc w najmniejszym stopniu nie bał o jego rezultaty. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy za sobą doświadczenia Irlandii, ultrakatolickiego kraju, który prawo dotyczące aborcji i w ogóle stosunków państwa z Kościołem był w stanie zmienić właśnie tą drogą. Więc opowiadałbym się za referendum. A za referendum jeszcze na dobitkę nie takim, na które łaskawie godzi się pisowska większość parlamentarna albo jakakolwiek inna większość parlamentarna, bo szczerze mówiąc na polityków na przykład Platformy Obywatelskiej, tych samych, o których tyle słyszeliśmy o tematach zastępczych i o tym, jak bardzo one są nieistotne, skoro walczymy przede wszystkim o demokrację, no więc na nich bym nie liczył. Zrobiłbym te referenda tak, jak to zrobiono w Katalonii. Zwracając uwagę Państwa na taki fakt, że no, dla sprawy katalońskiej niepodległości wszystko jedno, czy z nią sympatyzujemy, czy nie, jak w ogóle są te sytuacje oceniamy. Dla sprawy katalońskiej niepodległości to referendum katalońskie zrobione wbrew woli centralnych władz Hiszpanii przysłużyło się zdecydowanie lepiej niż Baskom i ideą baskijskiej niepodległości przysłużyła się no, długoletnia i krwawa nierzadko działalność baskijskiej ETA. Więc myślę, że to jest droga, i ona polega na tym, że taki projekt referendum, które się odbywa niezależnie od tego, czy władza to zaakceptuje, czy nie, i odbywa się albo siłą samorządów, po prostu zarządzone lokalnie w gminach, choćby tam, gdzie to jest możliwe i na te samorządy da się liczyć, albo siłą społecznej samoorganizacji, że to jest ta droga, którą powinniśmy dzisiaj natychmiast podjąć. Z kilku powodów. Po to, żeby załatwić sprawę konfliktu aborcyjnego raz na zawsze w Polsce, żeby to załatwić tak, jak to powinno zostać załatwione, głosami obywateli, wyrazem ich woli. No ale po drugie też po to, żeby pokazać, jak bardzo zdelegitymizowana jest obecna władza w Polsce. Po to wreszcie, żeby pokazać, jak bardzo różnią się w ocenach nastrojów społecznych i poglądów polskich obywateli nasi rzekomi lub rzeczywiści polityczni przywódcy. Większość w tej sprawie jest zupełnie gdzie indziej, niż się tym szanownemu państwu wydaje. No i wreszcie to jest też sposób na to, by dorobić się w działaniu takiej realnej, zdolnej właśnie do działania i świadomej swych politycznych celów struktury społecznej. Sądzę przede wszystkim i o to bym bardzo gorąco apelował do wszystkich aktywnych ludzi dobrej woli w Polsce, żebyśmy spróbowali mieć tego rodzaju plan B bądź też plan A w głowach, kiedy podejmujemy te protesty, które dzisiaj rzeczywiście podjąć musimy. I byśmy zachowali tę świadomość, którą powinniśmy mieć, a nam jej zabrakło u progu tego pisowskiego nieszczęścia, kiedy wszyscy z entuzjazmem
chodziliśmy na te wieloset tysięczne demonstracje kodu, całkowicie nieświadomi tego, co wkrótce potem nastąpiło. No, tego mianowicie, że nie osiągnąwszy żadnych efektów, a tylko wykrzyczawszy swoje poglądy, całkowicie zignorowane przez władzę, wrócimy do domów i tam będziemy podlegali narastającej frustracji, widząc świetnie, że nasze wysiłki nie przynoszą dokładnie żadnych rezultatów. Jeśli więc dzisiaj stać nas na to, by pomyśleć o jakichś działaniach, które prowadzą do realnie, tu i teraz, osiągniętych faktów społecznych, to po prostu zróbmy. Ruch, by był skuteczny, musi osiągać konkretne, założone cele.